Jestem Piotr. Muszę opowiedzieć Ci pewną historię, która zniknie niczym marzenia Marysi z pierwszej miłości. Opowiedzieć, zanim po mnie przyjdą. Kto? Kto? Grzybiarze! Grzybiarze z konstelacji Alfa Centauri Beta Omega 1, 2, 2, łamane przed na 9, 9, myślnik, hashtag Afryka płonie, a Ty masz tłuste dłonie. Brzmi nieprawdopodobnie, ale musisz mi uwierzyć. A więc, pokrótce, jak to zawsze z niepisanym zwyczajem, udałem się na swoje imieniny do lasu. Wszakże 29 czerwiec Piotra i Pawła, czyli zbieractwo grzybów, zobowiązuje. Zamiast znaleźnych suwenirów, przywiozłem traumę. Ale nieważne, słuchaj. Będąc przy wschodnim zagajniku, trzymając wzrok blisko runa leśnego, zobaczyłem ruch kątem oka, jakoby na wysokości 1 metra. Mózg odruchowo pokierował moją głową wyżej w wymienionym kierunku. Zobaczyłem lewitującego prawdziwka, który bez ruchu zawisł nade mną. Mówił do mnie: on, to coś kazało chwycić za hubę, która rosła na brzozie omszanej z łaciny Betula pebescentes. Sprawdziłem organoleptycznie. Nic nie wyczułem, ale zrobiłem to. Niepewnym ruchem, z połowiczną ufnością dotknąłem tej zielonej brei, aż nagle zza drzewa wyłonił się pan Błażej. Pan Błażej, rozumiesz? Pan Błażej, tak często co roku spotkany przeze mnie w moje imieniny w tym charakterystycznym miejscu, jakim jest polana, na której rośnie głóg dwuszyjkowy z łaciny Creatixus oxynatina. Pan Błażej był inny, pocił się. Z plecu wystawały mu dreny, gdzie wolno przechodził ciemnoczerwony, śmierdzący płyn. Słyszałem szepty. Lepiej by trzaskało, niż dudniło. Przemawiał do mnie bez poruszenia swoimi silnymi ustami. Obserwowaliśmy cię od zawsze, odkąd uciekłeś z planety kolektywizmu. Ta waraksa. Zawsze byłeś indywidualistą. My tak zmienimy twoje struktury, mówił. Wrócisz do nas, znów będziemy jak rodzina. Może i bez 500+, ale z bonami na ludzkie mięso i na wyłączność. I to mi pizzę z dodatkiem szyszynki i enzymów trawiennych jak podpuszczki i pepsygonogenu. Ale ja nic nie pamiętam. Nie wiem, o czym pan mówi. Po tych słowach obudziłem się pokryty czerwonym szlamem. Niczym feniks z popiołów. Olśniło mnie. Tak, olśniło mnie. Wpadłem na to, tak. Trzaskowski jest moją matką. Przybrała formę ludzką, by szukać materiału genetycznego w celach reprodukcyjnych. W najbliższych wyborach będzie obiecywać dotacje na kursy szkolenia na stylizację paznokci fryzarką drogową i darmowe warsztaty ze stylizacji brwi metodą pudrową. Poprzez odwrócenie ciągu zasysacza z odkurzacza. Nie dajcie się zwieść. To pasożyt w ludzkiej skórze. Czyhająca na wasze geny. Chce asymilować i reprodukować. I uprawiać udawany seks przy muzyce We'll Always Love You, Whitney Houston. Koniec części pierwszej.